opracowaliśmy protezę ucha środkowego o działaniu bakteriobójczym. Idea stworzenia tego implantu została nam wskazana przez laryngologów jako istotna z perspektywy pracy samych lekarzy, jak i korzyści dla pacjentów, ich szybszej rekonwalescencji. Nasze rozwiązanie to implant otolaryngologiczny, a w skrócie mówiąc otoimplant. Pierwsze kroki rozwoju tego projektu rozpoczęliśmy od tego, żeby dobrać odpowiednio materiał. Przede wszystkim musiał to być materiał taki, który już jest dopuszczony na rynku medycznym do wszczepienia do pacjentów. Jednakże z drugiej strony musiał to być taki materiał, żebyśmy mogli zmodyfikować jego skład, ponieważ celem projektu były właściwości bakteriobójcze. Dlatego dokonaliśmy modyfikacji polimeru, wprowadzając nanocząstki srebra. Zadaniem nanocząstek srebra jest eliminacja bakterii i grzybów, przez co pacjenci mogą szybciej dochodzić do zdrowia i my w ten sposób eliminujemy ilość zastosowanych antybiotyków. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pieniądze, które przeznacza centrum na tego typu badania, zawsze powinny mieć ze sobą aspekt aplikacyjny, a więc od pracy badawczej, pracy naukowej u podstaw, poprzez badania podstawowe do badań kończących to wszystko badań klinicznych. Implant zastępuje bezpośrednio trzy kosteczki, młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Ma za zadanie odtworzenie tych struktur kostnych poprzez prawidłowy rezonans, prawidłowe drgania, przenosi dźwięki. Na podstawie wyników badań laryngologicznych u wszystkich pacjentów odnotowaliśmy poprawę słuchu. Ten produkt jest skierowany do bardzo szerokiej grupy ludzi, którzy cierpią na tego typu schorzenia i jest autentycznie wzruszające, jeżeli widzimy, że efekty działań naukowców pomagają w poprawieniu komfortu życia. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Badania Stosowane.